Jaki jest obraz wielokąta pokazanego na wykresie po obrocie T od 270? Czyli mamy konkretne przekształcenie geometryczne, obrót. A jeszcze konkretniej, obrót o 270 stopni. W zadaniach takich jak T, często środkiem obrotu jest początek układów współrzędnych. Najprościej jest wybrać jeden z wierzchołków wielokąta, jeden z tych pomarańczowych punktów i po prostu obrócić go dookoła początku układu. O 270 stopni. I tak zrobimy. Obracamy w kierunku dodatnim, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tak samo jak najczęściej oznaczamy kierunki kątów w trygonometrii. Czyli zaczęliśmy tutaj 90 stopni, obracamy dalej następne 90 stopni, czyli razem już mamy 180 stopni. Obracamy jeszcze o kolejne 90 stopni i mamy razem 270 stopni. Klikamy odpowiedź. Jest OK. Następne zadanie. Jakie przekształcenie powoduje, że obrazem niebieskiej figury jest figura pomarańczowa? W tym zadaniu jest trochę inaczej, bo nie ma tu narzędzia do obracania i nie mamy sobie czym pomóc, i będziemy musieli skorzystać z naszej wyobraźni przestrzennej. Podstawowa sprawa to znaleźć sobie jakiś punkt należący do figury niebieskiej i poszukać jego obrazu w tym przekształceniu na figurze pomarańczowej. Ja sobie wybiorę ten punkt. Bo ten wierzchołek wskazuje dokładnie po przekątnej w lewo w górę. I kiedy poszukamy jego odpowiednika w figurze pomarańczowej, to wskazuje on dokładnie w prawo w dół. Czyli ten punkt obrócił się dokładnie o pół koła i trafił na przeciwną stronę układów współrzędnych. Wygląda na to, że jest to obrót o 180 stopni. Zróbmy jeszcze jedno. Jaki jest obraz wielokąta przedstawionego poniżej w obrocie t od 270? Znowu potrzebny jest obrót o 270 stopni i tak jak poprzednio, obrócimy na przykład ten punkt o 3 czwarte pełnego obrotu. Tym razem będzie trochę trudniej. Albo nie. Wezmę ten punkt. Będzie znacznie łatwiej obrócić go o 270 stopni. 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni. I się zgadza.